Na najnowszej wystawie kolekcji Mocaku zatytułowanej Ruch jako materia sztuki prezentujemy wybrane obiekty i instalacje, w których szczególną rolę odgrywa ruch. We wszystkich prezentowanych pracach pełni on funkcję narzędzia spajającego przekaz oraz kreującego sens, dzięki czemu staje się on niemal obiektem. Prezentujemy pracę 16 artystów z Polski i zagranicy. Zależało nam na ukazaniu jak najszerszej skali czasowej, dlatego najstarsza praca pochodzi z 1959 roku, natomiast najnowsza z 2017. Dzieła reprezentują odmienne problemy oraz rozwiązania medialne, dlatego na wystawie będą mogli Państwo zobaczyć obok siebie zarówno dotychczas nieprezentowaną w Mocaku pracę Kuby Bąkowskiego, dwa mobile Mariana Schulza, kinetyczną rzeźbę Evelyn Loshi oraz ruchomy obiekt kurdyjskiego artysty Walida Sittiego.